Podczas niedzielnego festynu ZG Polkowice-Sieroszowice o laur najaktywniejszej rywalizowały całe rodziny. Rywalizacja w formie zabawy odbywała się pod hasłem Żyj zdrowo i aktywnie. Uciekliśmy troszkę od takiego poważnego sportu i zabawiliśmy się dzisiaj w X Games. Mieliśmy szansę pojeżdżenia na dyskorolce na rampie, zrobienia trików na rowerze BMX na rampie czy też na torze ziemnym. Na ścianie wspinaczkowej osoby, które nie mają lęku wysokości, mogły się zmierzyć. Do tego indoor cycling, gdzie można było potrenować na stacjonarnym rowerze i sprawdzić się w tej dyscyplinie. Na bieżni Głogowskiego Stadionu rozegrano zawody w konkurencjach szybkościowych. Rozpoczęto od Nordic Walking. Polecam wszystkim. Wcale się nie zmęczyłam. Wytarła, tak? Tak, ważne, że przeszło. Ścigano się również na hulajnogach i na rolkach. Zawodom patronowała Natalia Czerwonka z Lubina, srebrna medalistka zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi w 2014 roku. Najważniejsze w dzisiejszych czasach, żeby nie siedzieć przed telewizorem, tylko umieć aktywnie spędzać czas z rodziną i to jest, myślę, super inicjatywa i fajna zabawa. Nie każdemu starczyło odwagi na wspinaczkę, nawet za sekuracją. Ta konkurencja nie odstraszała nikogo, kto lubi chodzić po drzewach, i została zdominowana przez młodzież. Zmagania rodzin wygrała rodzina koniecznych. Na rolkach jeździliśmy, na trenażerze jeździliśmy, ścianki spinaczkowe nie zrobiliśmy, po prostu nie mieliśmy po prostu na wszystko czasu. No, brakło nam czasu, ale osiągnęliśmy wynik na bieżni i na trenażerze rowerowym. Nie było łatwo wygrać, ale cieszę się, że jednak wygraliśmy. Festyn Sierpolu to nie tylko zawody sportowe. Było dużo muzyki i różnego rodzaju pokazów. Akrobacje rowerowe na rampie i taniec zumba to tylko niektóre z nich. Zachwyt wśród publiczności wzbudził pokaz brazylijskiej capoeiry. To sztuka walki, która jest połączeniem kopnięć, elementów gimnastycznych, akrobatyki, a także muzyki. Także tutaj wszystko kiedyś zostało zakamuflowane pod postacią tańca. No i tak przyniosło się do dzisiaj. Dzisiaj capoeira jest troszeczkę inna niż kiedyś. Wykorzystujemy więcej elementów gimnastycznych na pokazach niż walk. Zmagania sportowe to nie jedyny powód zachęcający pracowników z rodzinami do uczestnictwa na tego rodzaju festynach. Ważne są atrakcje dla dzieci w każdym wieku. Fajnie jest. Dzieci się mogą wyszaleć wspólnie, przede wszystkim wspólnie. Dla dzieci jest bardzo dużo atrakcji, także co roku tutaj jesteśmy już czwarty rok z rzędu. Festyn zakończył się w gorących brazylijskich rytmach koncertem zespołu Wolver.